każdy z nas doświadczył w życiu jakiegoś cierpienia, większego, mniejszego. Niektóre cierpienia są tak ogromne, że potrafią człowieka przytłoczyć zupełnie. Pan Jezus, kiedy przychodzi na świat, zwróćmy uwagę, nie znosi cierpienia, przecież mógłby to zrobić, ale bierze krzyż i idzie z nim na Golgotę. Bóg nie robi rzeczy bez sensu. Prędzej czy później, kiedy żyjesz w głębokim kontakcie z Panem Bogiem, kiedy zanurzasz się w Jego obecności, odkryjesz, że w cierpieniu jest jakiś Boży plan. Że nie cierpienie dla cierpienia, ale że w każdym cierpieniu jest jakiś sens.